uparty i krnąbrny syn. 21 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, komentarz Charlesa Henry'ego McIntosha. Uparty i krnąbrny syn. Kolejny fragment przedstawia Izraela z innej perspektywy. Czytamy o nim jako o synu upartym i krnąbrnym. Jest to trafny obraz owego odstępczego rodu, dla którego nie ma przebaczenia. Werset 18 do 21. 21 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Przy tym chciałbym zwrócić uwagę czytelnika na interesującą różnicę zakonu i Bożych rządów odnośnie niekarnego syna z jednej strony, a ujmującym podobieństwem o synu marnotrawnym z drugiej. Czy nie jest to cudowne, że to ten sam Bóg przemawia w 5 Księdze Mojżeszowej 21 i Łukasza 15? Jakże różni się jego mowa, jakże odmiennym jego działanie. Pod zakonem ojciec ma obowiązek wydania syna w ręce starszych miasta na ukamienowanie. Pod łaską ojciec spieszy naprzeciw swemu powracającemu synowi, rzuca mu się na szyję i całuje go. Przyodziewa go w najkunsztowniejsze szaty, daje mu pierścień i sandały. Każe zabić dla niego cielca. Cały dom raduje się i weseli. Jakiż kontrast! W pierwszym przypadku Bóg w swojej sprawiedliwości dokonuje sądu nad krnąbrnym synem. W drugim zaś objawia swoje serce pełne ujmującej czułości względem biednego, skruszonego syna, zapewniając go, że raduje się wielce z jego powrotu. Zatwardziałego trafiają kamienie sądu. Skruszony otrzymuje pocałunek miłości. Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Rzućmy jeszcze krótkie spojrzenie na ostatnie wersety naszego rozdziału, na które powołuje się apostoł Paweł w 3 rozdziale listu do Galacjan. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Galacjan 3 rozdział, 13 werset. Ta wyraźna aluzja do starotestamentowej zasady dlatego jest taka interesująca, ponieważ nie tylko pozwala nam zrozumieć łaskę naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który stał się za nas przekleństwem, lecz pokazuje również, jak Duch Święty wyciska swoją pieczęć na pisma Mojżesza, szczególnie zaś na 5 Księgę Mojżeszową. Ten sam Duch tchnie ze wszystkich pism Starego i Nowego Testamentu.